decyzje zapadały w 60-tych latach na początku, gdzie rzeczywiście szukano miejsc, w których mogły powstać rafineria. Te miejsca musiały być w pobliżu wody. Tu rafineria potrzebuje dość dużo wody. No i tych miejsc było kilka. Wybrano Płock z różnych względów. Wtedy tłumaczono tym, że nie było przemysłu. Rolnictwo było rozwinięte dość dobrze, a przemysłu nie było i była siła robocza, która tutaj mogła zatrudniać. Musimy pamiętać, że rafineria w początkach lat 60. to były tysiące ludzi zatrudnionych w rafinerii i ci ludzie byli ściągani z całych okolic, dowożeni autobusami. To stworzyło jakiś rozwój dość poważny na tym, tego terenu. Przez okres pół roku nas dwóch jeździło po całej Polsce, ściągaliśmy ludzi. Jechało się do zakładu X3Y, szedłem do związków zawodowych i do kadr. Pytać się o takiego pracownika, którego werbowałem, nie rozmawiałem wcale. Nie było wolno. I jak przyjeżdżałem, składałem sprawozdanie. I na podstawie sprawozdania kadry stosowali list i powoływali danego pracownika, żeby się zgłosił do zakładu. Oglądając Trybunę Ludu, ogłoszenie Petrochemia Płock zatrudni natychmiast oficerów pożarnictwa. Mieszkanie gwarantowane w ciągu roku. No jak nie, później poszedłem i wsiąkłem. Musimy pamiętać, że w 60-tych latach Płock był pierwszym zakładem w Polsce, który w pełni zastosował automatykę pneumatyczną. To było wprowadzanie do technologii automatyki pneumatycznej i to była rewelacja. Ale jednak człowiek musiał tym sterować, kierować. To są produkty niebezpieczne, tak? I wybuchowo, pożarowo i tak dalej. No tutaj nie można sobie pozwolić na luz, na czegoś, zignorowanie i tak dalej, to nie ta branża. Szczególnie powiedzmy sterowniczy, który bezpośrednio operuje procesem, on musi cały czas śledzić wszystko. No wiadomo, działa automatyka i tak dalej, no ale coś się dzieje nie tak, musi skorygować. To jest, powiedziałbym, pilotowanie samolotu, to jest nic w porównaniu z tym. Te instalacje pierwsze DRW były budowane wzorując na instalacjach rosyjskich, a w Rosji terenu dużo, więc jedna instalacja od drugiej daleko stały, szerokie drogi, szerokie pola. No ale u nas tyle wolnego miejsca nie ma, więc troszeczkę bliżej zaczęto stosować. A potem, gdy przyszły instalacje japońskie, no to zupełnie bliżutko, jedno przy drugim. Generalnie to tak było. Kupowaliśmy licencje. Oni przysyłali razem z licencją urządzenia wszelkiego techniczne różnego rodzaju, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, czy z Rosji, czy coś, jakaś dokumentacja i urządzenia. I my musieliśmy robić polską dokumentację w języku polskim, my grupa konstruktorów, projektantów, żeby nasz dozór techniczny mógł przejąć wszystkie te urządzenia. My musieliśmy narysować wszystko to, co jest autentycznie, polski rysunek zrobić i obliczenia wytrzymałościowe zrobić, czy każdy element
połączenie kołnierzowe, czy ta ścianka rury wystarczająco jest z punktu widzenia polskich przepisów. Na samym początku to ciężka była praca, bez przerwy trzeba było na nogach być, ruch był niesamowity, trzeba, te instalacje zapychały się tam, te pompy się zapychały, to piece gasły nam bez przerwy. Później jakoś zaczęło się poprawiać po kilku latach. Ja tu przyjechałem w 72, to już pracowało to wszystko, nie? I to się tworzyło na oczach tych ludzi, Przejmowali, niektórzy pamiętają, jak tam gdzieś niedawno pole rosło, a tutaj dzisiaj jest zakład, Takie były rozmowy. Śmieszne, że zawsze wywieszano premię w piątek. Więc jak wszyscy, kierownictwo poszło do domu, to my, żebyśmy się mieli te dwa dni, żeby między sobą się wykłócić, czy ta premia była dobra, czy ta premia była niedobra. Na tablicy była cała lista, dzisiaj mamy RODO, nie możemy o wszystkim mówić, ale wtedy żeśmy nie mieli. Te listy wisiały. No i oczywiście pracownicy rozmawiali i to było też z drugiej strony było moim zdaniem motywujące. Pierwsza wypłata 13 marca 73. No tak gdzieś w mańcach 1900 z groszami, bowiem, że rower kosztował 1860 i zostało na przysłowiowe piwo z wypłaty. Lubiłem jeździć. Zresztą ten rower, który kupiłem za pierwszą wypłatę, do tej pory jeżdżę nim. Dzisiaj tu pan przyjechał tym rowerem? Wszystkie najdalsze wyprawy są na nim. Gdzie pani wysyłała na te urlopy, na te wyjazdy? Kto mógł jechać? Były własne ośrodki, ośrodki zakładowe. Pracownik składał wniosek i zawsze była brana pod uwagę sprawa, kiedy ostatnio korzystał. No, nie tak, że co roku każdy, bo nie było szans, bo w funduszu socjalnego też była określona kwota. Zawsze były kolejki. Zawsze były kolejki, bo to było dofinansowania i po prostu pracownik gdzieś 30% powiedzmy opłacał, a resztę to było dopłata z funduszu socjalnego. Dziewięćdziesiąte lata to był rzeczywiście boom wielki w firmie. Wtedy były inwestycje w petrochemii, w rafinerii i modernizacja wszystkiego, co było. Czyli wszystkie sterownie stare były modernizowane, automatyka wymieniana. Rafineria, która jest tylko rafinerią, jak pan kupuje ropę naftową, to produkując paliwa płynne wyciąga pan z tej ropy naftowej, mówiąc tak w uproszczeniu, około 50% tego, co można z niej wyciągnąć. A te 50% sobie zostaje niewykorzystane. Mając część petrochemiczną, wyciąga pan prawie setkę, bo z tej drugiej części ropy, umownie nazywając ją drugą połową, wyciąga pan prawie 47%. A żeby było śmieszniej, to życie tak funkcjonuje i rynek, że jak pan ma koniunkturę w paliwach, to jest dołek w petrochemikaliach, czy w przemyśle chemicznym. Odwrotnie, jak nie ma sezonu na paliwa, jest zima, ludzie mało podróżują, skończyły się wakacje, skończyły się wykopki, czyli czas, kiedy na przykład olej napędowy idzie jak świeże bułeczki, to wtedy rosły petrochemikalia sprzedaż. Czyli te dwie nogi pozwalały, że firma była zawsze stabilna finansowo. Nie baliśmy się, że zabraknie pieniędzy, będzie trudny okres, bo jak było gorzej w paliwach, to było lepiej w petrochemikaliach.
Petrochemia Płocka, ona była producentem, ona nie była dystrybutorem paliw. Tym dystrybutorem indywidualnym był CPN. W 1993 roku Petrochemia Płocka już była samodzielną firmą jako SA, spółka akcyjna. Zaczęliśmy wtedy walczyć o rynek. Wtedy pojawiły się stacje petrochemii. Była rywalizacja z CPN-em do czasu, gdy w 1999 roku nastąpiło połączenie. Musieliśmy zacząć wtedy się przestawiać, wszyscy w zakładzie, z takiego myślenia z ulicy Chemików 7 w skali całego kraju. Po pierwsze organizacja była przeogromna, dlatego że to było mnóstwo ludzi, 16 zakładów, tysiąc kilka, chyba 1200 czy 300 stacji paliw. I jakby przełożenie się teraz na tą dużą organizację nie było takie proste. Mieliśmy takie spotkanie ze związkami zawodowymi, po jednej stronie zarząd, po drugiej stronie związkowcy. I tak z jednej strony stołu dawni związkowcy CPN-u, a z drugiej strony stołu dawni związkowcy Petrochemii. I jedna strona stołu, jak weszliśmy na salę, rysowała sobie logo CPN-u i próbowała tam tą naszą petkę petrochemiczną wrysować, a przeciwna strona stołu rysowała odwrotną sytuację. Czyli w petkę próbowała wrysowywać logo CPN-u. I wtedy rozpoczęliśmy pracę właśnie wraz z agencją taką brandingową, rozpoczęliśmy pracę nad stworzeniem nazwy. Wtedy powstało 20 bodaj grup kreatywnych, które miały wymyślić tą nazwę. One zostały poinformowane, że tworzą nazwę dla dużego polskiego podmiotu z sektora chemicznego. My tam stworzyliśmy taki trzon oparty o wizję firmy i misję, słów kluczy, naftowy, światowy, nowoczesny, narodowy i grupa ta kreatywna, która tworzyła nazwę właśnie żonglując jakby elementami z tych słów kluczy, przypisując im jakieś tam skojarzenia, stworzyła nazwę właśnie z połączenia orła i energii. No i tutaj mieliśmy nazwę, ale tych nazw było ponad 3000. Grupy kreatywne się postarały. Tych nazw stopniowo stawało się coraz mniej. Ostatecznie zostało ich bodajże 16 i te były rekomendowane zarządowi. Stawialiśmy tak naprawdę na Orlen i zarząd przychylił się, że ta nazwa jakby najlepiej oddaje to, co chcieliśmy przekazać. My zawsze byliśmy, ja uważałem, że jesteśmy największą jednostką zakładowej straży pożarnej w Europie Wschodniej. I tak to było, nie? Od 10 lat nie ma lepszego sprzętu w Europie nikt. Jeżeli chodzi o samochody, środki gaśnicze, ale mało. Od momentu, jak powstała Państwowa Straż Pożarna, to oni się u nas uczyli ratownictwa chemicznego, nie? U nich nikt, to była czarna magia dla nich. Na terenie tego zakładu jest około 60 instalacji, około 60 fabryk, można by powiedzieć. W związku z tym to jest pewien element, który jest też w jakimś ciągu technologicznym. Czyli od wejścia ropy do wyjścia poszczególnych produktów. Tych produktów jest kilkadziesiąt. Byłem tak wychowany, że jak i większość tutaj w kombinacie ludzi była taka i jest do dzisiaj prawdopodobnie jeszcze, że traktowało ten zakład jako kawałek czegoś swojego i to każdy dbał. No nie, i dbają, większość tak jest, no nie, a nie, że... To nie jest tylko miejsce pracy. Nie jest miejsce tylko pracy. To był niesamowity czas, niesamowitych ludzi, łączenia ludzi młodych, niedoświadczonych, ale z chęcią pracy, tak jak ja i wielu moich kolegów, którzy wtedy przyszli, z doświadczeniem, wiedzą ludzi, którzy ten kombinat pobudowali od lat 50., bo jeszcze wtedy sporo takich osób pracowało, kiedy ja przychodziłem do pracy. Ich mądrość życiowa, ale jednocześnie też taki już zachowawczy charakter. No wiadomo, że za młodu wszyscy jesteśmy rewolucjonistami, a na starość konserwatystami i pewnie my naturalnie będziemy też negowali pewne rzeczy w pewnym wieku, ale mimo wszystko potrafili przekazać ogromną wiedzę, zarazić nas trochę zapałem, a my z kolei byliśmy zdolni pociągnąć tą pałeczkę, którą oni
czy tą sztafetę, którą rozpoczęli w latach 60. Ta możliwość rozwoju i patrzenia, jak to wszystko rośnie, jak się zmienia, była niesamowita.